Ja się założę, że pewnie rok temu, czy nawet 8 miesięcy temu, gdyby ktoś miał wymienić podstawową 11 Milano, czy nawet 6 podstawowych piłkarzy, to pewnie poza Donnarumą, jeszcze Higuainem, który grał wtedy w Milanie, to byłby problem, żeby wymienić, nie wiem, prawego obrońcę, defensywnego pomocnika i jeszcze paru innych graczy, którzy występują w tym zespole. Bo Milanu, mówmy się, to jest zespół, który odpadł z Ligi Europy w grupie z Betisem, Olympiakosem, męczył się z Dudę Lange i... I z dwa miesiące temu był na 8 pozycji, teraz jest na 4. No. Poprzez dobrą grę naszego rodaka. Na pewno seria trochę przechodzi transformację. Widzimy nawet, nasi zawodnicy są w cenie, ponad chyba 14 mamy. Są następni zakontraktowani, którzy od lata dołączą do Ligi Włoskiej. I na pewno tam są poszukiwania młodych, pracowitych, uzdolnionych zawodników. I tak jak tu pan trener powiedział, już wyszkolonych. A nasza liga to właśnie robi. I tych młodych mamy dużo, tak jak mówimy, że będziemy szukać, będą pieniądze. Następni, bo ja już mogę to wymieniać, ale nie będę tu robił może reklamy niektórym klubom. Buksa będzie takim następnym napastnikiem grającym w Pogoni. 35 milionów. Później może za 2 lata będzie za 40. Z naszej ligi na pewno nie. Z naszej ligi 10 milionów na razie nie jest realna kwota, chyba że ktoś naprawdę zafiksuje się na danego zawodnika i tak mu wpadnie w oko, będzie wierzył w niego i może dać. A tak to po prostu taki potencjał jest finansowy naszej ekstraklasy, że powoli musimy to podwyższać. Tak jak tu też trener powiedział, kiedyś było wielkie hura, jak kupowaliśmy za 1 000 000 euro. Teraz się trochę zmieniało. Niektóre kluby, jak Lech, zakontraktował do swojego właśnie grona zawodników z Portugalii za 1,5 miliona. Na razie to się może nie spłaca, tak jak... A nie jak dali 700, mogli dać 700 za piątka, tak? Jeszcze jakiś czas temu. No mogli. Czasami z Polaka kupić jest trudniej, prawda? I skłonić do gry u siebie, jak właśnie kogoś z zagranicy. Ten światek tak się troszeczkę przenika, dużo menadżerów, dużo układanek i czasami właśnie młodego, perspektywicznego zawodnika ciężko pozyskać. No, mówiło się też, że Żurkowski może przejdzie do Legii. No, też jest pytanie, dlaczego nie przeszedł, bo to jest tak samo strzał, można powiedzieć, w dziesiątkę. Kto tego chłopaka pozyska, jak on będzie zdrowy, to jest kolejny Legia wielki transfer. Lepszych ściągnęła akurat tej zimy, także... Nie, no poza tym cena za Żurkowskiego to nie jest w tej chwili cena, którą Legia może zapłacić, pomijając już te problemy jeszcze, które pewnie mają z finansami. To był ciekawy tweet, nie wiem, czy widzieliście, kto może zatrzymać Krzysztofa Piątka. Leszek Kupiec chyba napisał tego tweeta, Jerzy Brzęczek. To już kończąc ten temat reprezentacji, bo...